Mamy przyjemność z panią Martą Pateną z Rady Miasta Krakowa teraz na koniec naszego pobytu w Krakowie tutaj porozmawiać. Na tej konferencji jesteśmy od początku. Pani Marto, po pierwsze duży sukces, więc gratulacje dla pani. Rozumiem, że też dla prezydenta, bo to jakby w współpracy z prezydentem takie wydarzenie. Tutaj rozmawialiśmy jeszcze z panią Barbarą, która też rozumiem współpracuje bezpośrednio jako organizator i jest to ewenement, taka konferencja, a to już druga. No, zdajemy sobie sprawę, bo tak, takie konferencje są organizowane tylko przez inne podmioty. Mhm. Organizują je albo operatorzy, albo jakieś grupy zawodowo związane z telefonią komórkową, bądź nawet pani minister cyfryzacji w zeszłym roku zrobiła też 2 czy 3 dni, już nie pamiętam przed nami czy ponad taką konferencję na podobne tematy. Myśmy w zeszłym roku zrobili pierwszą, teraz zrobiliśmy drugą. Ale to jest pierwsza, znaczy może nie tak pierwsza, to jest taka jakby jedyne forum, które wynika na zapotrzebowanie mieszkańców. To mieszkańcy chcą, abyśmy o tym mówili, bo jak nie będziemy o tym mówić, to się władza nie dowie, co się dzieje. Przepisy są niespójne, są niewystarczające i nie chronią dostatecznie obywateli. W związku z tym oni przychodząc do nas i pisząc pisma, a ja pisząc interpelacje naprawdę w dużych ilościach do pana prezydenta i myślę, że on przez to czytanie tych interpelacji i podpisywanie odpowiedzi, bo on przecież nie przygotowywuje odpowiedzi, bo ma od tego swój sztab, ale podpisać musi chociaż zerknąć trochę. To widzi skalę problemu, jaka jest, bo raz mówimy o szkodliwości, bo sobie zdajemy sprawę, że musi być szkodliwe, bo jeżeli szklankę wody w przeciągu 10 sekund da się zawokotować w kuchence mikrofalowej, to co się ze mną dzieje, jak ja jestem w takiej samej kuchence, tylko o mniejszym natężeniu, tak. Ale na przykład przez ileś godzin. To jak często w internecie, na YouTube można było zobaczyć eksperymenty z ziarenkiem kukurydzy, gdzie trzy komórki to zadzwoniły, na raz rozwalają ją poprzez strzępy. Tak, a po drugie są jeszcze takie doświadczenia, które też mogą zrobić nawet dzieci, że kupią dwie roślinki gdzieś w supermarkecie, prawda, w jakimś sklepie ogrodniczym, takie same małe roślinki. I jedną podlewają zwykłą wodą, a drugą przygotowaną w kuchence mikrofalowej. I ta druga... Z czasem staje się marniutna. Tak. I tu mamy, i stąd mamy, więc tak, raz mamy problemy, że nie da się odmówić szkodliwości. W związku z tym, bo tutaj padły też na konferencję, prawda, o czym mamy mówić? Czy mamy mówić o braku szkodliwości, czy nieszkodliwe, czy że szkodliwe? No jest to temat delikatny. A zatem przyjmijmy tą zasadę ostrożności, o której dużo tu osób nawet mówiło, skoro nie mamy dowodów, że nie jest, prawda, szkodliwe, to przyjmijmy na wszelki wypadek, że jest. I o tym my chcemy mówić. I to jest raz, że o tej szkodliwości, a dwa, mamy, bo gdyby to nie było szkodliwe, to nie byłoby to problemem. Mamy stacje bazowe, które w ogóle stoją bez pozwolenia i emitują, wie pan. I ja na przykład się nie mogę z tym pogodzić, że stacja bazowa stoi, emituje bardzo gęste pole, na przykład stoi w okolicy szkoły. Stwierdzamy, że to jest samowola budowlana, a przepisy mówią, proszę przejść wszystkie prawem przewidziane kroki, czyli zwrócić się do operatora, zaproponować mu uzupełnienie dokumentacji, dać mu czas, on czeka pismo na poczcie, ile odbierze, w ostatnim dniu przynosi i tak dalej, i tak dalej. Odwołuje się do drugiej, do trzeciej, do naczelnego sądu, a stacja stoi, emituje szkodliwe promieniowanie, właściciel budynku zarabia na tym, a dzieci chorują. Gdyby chociaż się udało w przypadku chociaż tylko takiej samowoli, nim pan wyjaśni, wyłączymy. Wyłączyć? Niech sobie stoi. Jak pan udowodni, że ma prawo pan, to sobie pan włączy. I tu mamy bardzo dużo takich problemów, z którymi do nas mieszkańcy przychodzą. No i nie da się na to reagować. Nie da się. Znaczy nie da się milczeć po prostu, bo po to też jest was wybrane. Natomiast te posiedzenia różnych konklawek, które robi minister czy operatorzy, to one się koncentrują na jednym. W jaki sposób skutecznie tą technologię wdrożyć, a myśl równolegle, czyli jak na tym zarobić, to myślą o tym głównie operatorzy. Tak. A to, czy to jest kosztem zdrowia ludzi, czy też nie, to jest dla nich absolutnie trzecioplanowe. To sobie możemy tutaj jako NTV dokładnie powiedzieć, bo my wiemy, jak to chodzi. Wie pan, jak słyszymy, że pani minister chce być prekursorką w Europie technologii 5G, naszym kosztem, ona chce być prekursorką, ona chce zebrać śmietankę dla pierwszego. No ale ta śmietanka będzie zaraz kwaśna, nie da rady, jesteśmy oburzeni tym faktem. Tylko wie pan, młodzież jest zakręcona. A tak najlepiej, fajniej by było, żebyśmy mieli najlepiej. Będzie jeszcze szybciej, jeszcze więcej, będzie jeszcze jakości w szatkonach. Tylko że
Można to wszystko osiągnąć, co technologia 5G, innymi sposobami. Ja nie mówię o wsi, ja nie mówię o terenach niezurbanizowanych. W Krakowie światłowód, krwioobieg i malutkie stacje. I pan sobie idzie nawet przez Kraków z komórką, aha, już zmieniła, prawda, tą stację bazową. I wie pan, i to zupełnie inaczej by wyglądało. Myśmy były z panią Barbarą w Brukseli na takim spotkaniu organizacji pozarządowych i patrzymy się, a w Brukseli nie ma żadnej stacji bazowej, na żadnym dachu, niczego. A patrzymy się, łączność jest. Więc inaczej to załatwiają. Mniejszymi, słabszymi, gęściejszymi, no i generalnie światłowód. Wie pan, co się stało z całą telefonią analogową, która była w Krakowie? No to nie można w miejsce tych przewodów, no po prostu światłowód włożyć i mamy w każdym budynku światłowód, rozprowadzamy po mieszkaniach, gdzieś tam jakąś stacyjkę bazową, na którym się powieszają wszyscy operatorzy i jest, no tylko operatorzy nie chcą słyszeć. Jak myśmy się spotkały prawie 2 lata temu, bo to było jakoś w marcu we Warszawie, w tej komisji, którą pani minister powołała, w zasadzie na polecenie pana prezydenta Dudy. No znowu, no do prezydenta Dudy dostaliśmy się, bo jest z Krakowa, był kiedyś radnym, był to naszym kolegą, więc mieliśmy krótko, bo tak to kto wie, prawda? Powiedziałyśmy, no nie jemu, tylko odpowiednim jego ludziom do tego zatrudnionym o naszych problemach, no to do pani minister, żeby powołała. No ale co z tego, jak ona dla zamydlenia, dla jakby zawoalowania całego problemu, powołuje taki zespół. Do którego, aby udowodnić szkodliwość medyczną, czyli zdrowotną, powołanych jest 2 fizyków. Przecież fizyk nie będzie tego badał tej strony, no kto to widział? No więc i tu są, wie pan, i widząc takie rzeczy, od razu to nas napawa taką nieufnością i podejrzliwością, prawda? Więc i stąd... To jest bardzo ważne. Proszę powiedzieć, że skoro już tak w skali kraju reprezentując ludzi, nie lobbying dużych korporacji, czy byście się podjęli w sprawie tej 5G, bo to jest śmiertelne niebezpieczeństwo, które w ogóle ludzie tego nie ogarniają, gdyż mamy takie szkody z tych tradycyjnych częstotliwości, wchodzi nam nowy zakres, który jeszcze jest bardziej niebezpieczny i nawet nie ma gdzie z kim o tym rozmawiać, tak? Tak, no myśmy mieli tutaj na Radzie Miasta, na komisję przyszli, ale później poprosili o dodatkowe spotkanie operator Huawei i pokazywał, jak to wszystko można, internet rzeczy, na każdej lampie, stacja, to tamto, wszystko ze wszystkim się łączy. A ja się go pytam, ile stolic europejskich to od nich kupiło? Żadna. Gdzieś w Afryce, gdzieś jeszcze. Ach, bo nie ma odważnych, nie to, nie tamto. Czyli to nie jest tak, że nie ma z tyłu głowy tego niebezpieczeństwa. Oni wiedzą. Wiedzą. I tak do naiwnych. Oczywiście. I szukają, przyjeżdżają z jakimiś walizkami i chcą nam zaimponować, a tu tego będzie sobie pani przy pomocy internetu żaluzję spuszczać. A ja mam w nosie, że pan jedzie do Australii i pan chce spuścić sobie żaluzję albo otworzyć, jak jest słońce. Nie interesuje mnie to. Ja mam mieć zapewnione bezpieczeństwo. I mamy dużo takich, wie pan, dużo takich właśnie oznak, że nie ma tam szczerości po tamtej stronie. Ale wracając do tego zespołu, myśmy do tego zespołu przyjechały, żeby pracować w nim pozytywnie. Tak. Żeby dogadywać się z operatorami, co zrobić, gdzie umieszczać te stacje, jak umieszczać. Będziemy mediatorami między nimi a stroną społeczną. Nie, bo my chcemy ciemnogród zrobić w Krakowie i w całej Polsce i nie tego. A przecież każdy z nas, jeden telefon, ja mam telefon, iPad, laptop. Tak. I nie mam się zamiaru tego pozbyć. Pani Marto, proszę zrobić, bo macie do tego największe do chwili przygotowanie, taką dużą ogólnopolskie forum w tej sprawie, zebrać wszystkie organizacje pozarządowe, różnego typu projekty w internecie, którzy szczerze rozumieją zagrożenie, specjalistów, którzy są niezależni, którzy przyjdą i zreferują skalę niebezpieczeństw, rozgłośmy to na całą Polskę. Ale to byśmy takich potrzebowali tylko jak profesor Mikuła, no tak, który by tak mówił. Który by takim tonem mówił. A niech ci, którzy tam, oczywiście zaprośmy przedstawicieli tych korporacji, mówię o operatorach, zobaczymy, jak się będą czuć w obecności takich fachowców, profesorów, które teraz pani wymienia. Tak. Wie pan, dlaczego Orange we Francji ma, co on ma tam, inne dzieci?
Tam musi sobie poradzić, żeby nie było zbyt gęstego promieniowania. Nie może umieszczać na szkołach, na żłobkach, na tym, na tamtym. Wi-Fi tam nawet nie. Wyprowadzili wszystkie Wi-Fi, no to do nas. No to ja nie chcę, to dalej niech idzie na wschód, no bo to taka prawda. Najlepiej, żeby uciąć to, co szkodzi ludziom, czy w Afryce, czy najlepiej, na Koreinie, dokładnie. W każdym razie cieszymy się bardzo, że tutaj tak, można powiedzieć, merytorycznie, a jednocześnie zdecydowanie idziecie w tą stronę, żeby bronić naszego zdrowia, naszych dzieci. Niech pan nie mówi o spotkaniu, bo tu się basisz, bo grafik się śmiał do pani Gałdzińskiej-Calik, mówi o to następne chyba w Tauron Arenie. No bo jakby chciały przyjechać wszystkie osoby, które czują ten temat? Problem, no to byłoby. No, niemniej, z drugiej strony jest, wie pan, niemniej, z drugiej strony jest podkreślenia fakt, że 150 osób, a jednak to się jakoś rozchodzi, jednak to pracuje, prawda? Będzie pracowało. Więc musimy wykorzystać i te społecznościowe portale, i to, i tamto, żeby to działało. Pani Marto, bardzo dziękujemy, trzymamy kciuki, wspieramy Was w miarę swoich skromnych możliwości w internecie, ale naprawdę zobaczy Pani, jak zrobić jakąś duże forum, to zjedną się tysiące ludzi. Dobra, dziękuję.